Witajcie drodzy kochani. W dzisiejszym programie chciałbym omówić taki temat bardzo istotny, ponieważ nasze samopoczucie zależy od miejsca, w którym przebywamy. Nieraz jesteśmy w jakimś miejscu na wakacjach i niejednokrotnie jest tak, że dane miejsce ma jakąś historię, dosyć ciemną historię, że tam po prostu było rozstrzelane jakieś grupa osób, czy ewentualnie tam zginęła jakaś osoba w danym miejscu i po prostu jest jakiś dom, ewentualnie jakiś ośrodek czasowy i po prostu czujemy się tam fatalnie, nie możemy zasnąć, mamy jakieś kiepskie sny. A wszystko, drodzy kochani, jest powiązane z tym, że w danym miejscu wydarzyła się po prostu jakaś rzeź, jakaś bitwa, ktoś został zabity, zamordowany i tak dalej. Są pewne miejsca na świecie, które są również pozytywne. Ja bym tutaj proponował takie miejsce w Indiach, się nazywa Vrindavan. I najbardziej pozytywne miejsce na świecie to jest Radha Kunda. Dlaczego jest najbardziej pozytywne? Bo tam, ponieważ tam znajdują się dwa jeziora, Radha Kund i Shyama Kund, to jest jak Ying i Yang, pozytywne, negatywne. I ta woda w tych jeziorach ma bardzo wysoką wibrację, bardzo, bardzo wysoką wibrację. 50 tysięcy błowisów po prostu wysokiej wibracji mają te jeziora. Tak ja tu badałem tą wodę, także ja stwierdzam po prostu, że ta woda właśnie w Radha Kundzie ma i w Shyama Kundzie po prostu ma bardzo wysoką wibrację. Jest wokół Radha Kundy, jeszcze są inne takie kundy, które po prostu, czyli jeziora takie, które były przygotowane wiele tysięcy lat temu. Ganga Kunda na przykład i tam również jest woda bardzo na wysokich wibracjach. Jest Warsana, miasto, które posiada wielki pałac wybudowany dla pewnej królowej, która tam mieszkała. Również tam istnieje w tym mieście bardzo wysoka wibracja, która pochodzi od minerałów, od stref geologicznych, które tam są po prostu usytuowane. Następnym takim miejscem w Indiach jest Hadwar, tam gdzie rzeka Gangę zbije po prostu i spływa z gór. Tam wielokrotnie wielcy jogini, wielkie święte osoby biorą prysznic, tam się myją właśnie w tym Gangesie. Dzięki temu ta woda po prostu ma u źródeł bardzo wysoką wibrację, nie jest zanieczyszczona tak jak w dalszych częściach biegu, ale po prostu właśnie u źródła tam występuje bardzo pozytywna wibracja. Takich miejsc, drodzy kochani, jest wiele, wiele na świecie, również występują takie miejsce w Chinach. W Egipcie, w pewnych miejscach w Egipcie jest bardzo dobra wibracja, w innych miejscach jest bardzo negatywna wibracja. Dodawałem tylko to, co da Wam dużo do myślenia, że wewnątrz piramidy jest wibracja plus 18 tysięcy bowisów, na zewnątrz piramidy jest energia negatywna, minus 6. Także dobrze jest być w środku w piramidzie, bo tam człowiek się może leczyć, jest tam energia pozytywna. Ale drodzy kochani, na zewnątrz piramidy niestety ta energia już jest zupełnie inna. Takie miejsce również znajduje się w Polsce, w Odrach. Są tam kręgi kamienne. Te kręgi są zrobione z pewną koncepcją ludzi z kultury starożytnej. Daje to miejsce bardzo wysoką wibrację. Mieszkała właśnie koło tego miejsca moja babcia, świętej pamięci. I zawsze pamiętam, że opady w miejscu, gdzie była wysoka jonizacja, gdzie była wysoka wibracja na plus 30 tysięcy bowisów, tam właśnie w Odrach padało zawsze więcej opadów było śniegu i deszczu, jak w innych miejscach właśnie w tej całej strefie północnej Polski. To, drodzy kochani, Wam powiem od siebie. Jest takie święte miejsce również w Anglii, Stonehenge. Właśnie też jest te kręgi kamienne, które są w Anglii, również jest to miejsce, które posiada pozytywne energie, dlatego ludzie tam się gromadzili, mieli swoje rytuały od wieki wieków i tak dalej. Jest takie miejsce bardzo pozytywne również Tiwanaku, miasto Tiwanaku, które jest ustanowione w południowej Ameryce, właśnie przy jeziorze Titicaca. To miejsce również zostało wykonane przez bogów, którzy zstąpili z nieba i razem z ludźmi właśnie z cywilizacji inkaskiej i jeszcze przed cywilizacją inkaską inne plemiona, które tam żyły, zostało to miasto tam właśnie skonstruowane właśnie przy obrzeżach właśnie tego jeziora Titicaca. Także to, drodzy kochani, musimy wiedzieć, w które miejsce dokładnie się udać na wypoczynek, by rzeczywiście ten wypoczynek był wartościowy dla nas, byśmy rzeczywiście się doładowali pozytywną energią.
unikać miejsc historycznie powiązanych z jakimiś walkami, z jakimiś zbrodniami typu Auschwitz, typu Oświęcim, ponieważ wiadomo, że w takich miejscach, drodzy kochani, będzie dużo dusz, które po prostu nie mogą odejść. Będą te dusze się tam błąkają, są w różnych miejscach, w różnych lasach, w różnych takich miejscach. Dodam, że wiem o historii pewnego nawiedzonego lasu, który jest w Rosji. Również tam słychać dziwne dźwięki i osoby, które wchodzą do tego lasu, po prostu giną. W dziwnych okolicznościach po prostu te osoby giną, ponieważ została tam dokonana wielka masakra w dawnych czasach i po prostu te dusze tam przebywają w tym miejscu i każda inna osoba, która tam się dostanie, również ginie. Tak to, drodzy kochani, wygląda. Musimy szukać miejsca, gdzie rzeczywiście jest spokój, gdzie jest dobra energia, tak jak moi znajomi, którzy pojechali do Portugalii, byli na plaży, odpoczywali na plaży, kąpali się w oceanie i to jest pozytywne miejsce, tam jest dużo słońca, tam jest czysta woda, właśnie w Algarve i ja polecam właśnie to miejsce na południu Hiszpanii, ponieważ jeszcze Portugalia nie jest tak skażona jak na przykład południe Hiszpanii, gdzie już to Morze Śródziemne jest naprawdę takie trochę więcej zanieczyszczone. I ja, drodzy kochani, robię ten film, żeby dał wam dużo do myślenia, żebyście szukali właśnie miejsc takich właśnie energetycznych, pozytywnych, gdzie te energie są dobre dla was, gdzie czujecie się komfortowo i dobrze. To jest właśnie taki temat bardzo ciekawy. Ja jeszcze raz chciałbym wam zaproponować mój aronit mineralny, bardzo zdrowy od siebie. Dziękuję za uwagę, serdecznie pozdrawiam was i do widzenia.